15 lipca wychodzisz do ringu z Adamem Kownackim. Ulżyło ci, że ta walka jest dograna, czy jakieś takie rozczarowanie, bo miał być Brazylia z Kownacki i mówiłeś, że nie do końca się z tego cieszysz? No, nie no, wiadomo, że jest małe rozczarowanie, bo chciałem Brazylia, ale to wiesz, teraz ciężko mi cokolwiek powiedzieć albo wymagać, ponieważ jestem przez półtorej roku nie boksowałem i rozumiem zawodników, którzy wiedzą, że ryzyko ze mną jest walki i wybierają albo nie boksować, albo czekają na swoją szansę. Ale tak jak powiedziałem, na razie jest najważniejsza, bo zostawi tam całe swoje serce. Tylko tak jak mówię, będzie trzeba go ukarać za to, co gada, bo oczywiście to jest śmieszne, żeby wygadywać, porównywać moją szczękę na tle Wildera, uderzenia i w ogóle zawodnika. I w ogóle, to, że leżałem z Molo, tak samo mocno kopię, jak powiedziałem mi dalej, twierdzę, że kopię mocniej niż Wilder. Ale mniejsza z tym. Powiedział, zobaczysz, że to wszystko dopóki do tej pory z kim boksował, to w ogóle nie ma znaczenia, bo zobaczysz, że to są zupełnie inne poziomy. Ale tak jak mówię, no, nie będę mu odbierał szans na starcie. I co, czekam na walkę, przygotowuję się jak pod najlepszego zawodnika, z kim zawsze zresztą tak chcemy, nieważne kto by to był. Ciężko zapierniczamy, a na pewno dużo mu dają sparingi z Adamkiem, to też go w jakiś sposób tam trenuje. No i niech trenuje, niech zapiernicza, no przyjedzie 15, trzeba będzie odpowiedzieć za to wszystko, co się powiedziało. No właśnie, posłuchaj, bo tak było między wami cicho, spokojnie, ładnie, a tutaj nagle, nie wiem czy widziałeś te nagrania, które Mateusz Borek wstawiał na Twittera z Łomnicy, no taka była dosyć, wiesz, wesoła atmosfera i troszkę ci tam Adam popisnął, tak? To jakoś wchodzi ci na ambicje? Najśmieszniejsze jest to, że mam trochę hejterów, w nosie to mam, cieszę się, w nosie to mam naprawdę, tylko ludzie jest jak wiatr zawieje. Niestety, bo oczywiście mam masę kibiców, którzy cały czas nie mogą się doczekać, a wrócę i w ogóle, a jest też masa tych demonów. Jeśli na przykład ja bym coś powiedział, to od razu by, wiesz, tylko hej, 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 a jak on już ciśnie, mówi, że on sobie wziął na walkę swoje styki, że mnie znokautuje, coś tam, ja mówię, o co chodzi w ogóle, nie? Ja dalej do niego nie mam złej krwi, ani nic, ale tak jak powiedziałem, no, troszeczkę już przesadza, nie? Dlatego będzie trzeba go utemperować, wszystko to, co powiedział. Będzie musiał udowodnić w 15. Na pewno on ma dużo do zyskania, ja tak niewiele, aczkolwiek też, bo wracam. Dla mnie to jest walka o być albo nie być. Nie i to jest boks i niestety będzie trzeba się pożegnać z poważną karierą, prawda? No, a przy wygranej wracam po prostu do rankingów na swoje miejsce tam, gdzie byłem. No i będzie można oczekiwać jakiejś lepszej walki. Na razie Adam będzie zmotywowany. To, co tam powiedział, ja to pamiętam cały czas, no i zobaczymy, czy będzie taki sam mądry 15. Ale nie zrozumiałem, nie daje się sprowokować, bo z tego, co pamiętam, to wydawało mi się, że Wilder specjalnie się podpuszczał, żeby wyzwolić w ciebie jakieś emocje. Nie, ale co Wilder, nie porównujmy dwóch zawodników, prawda? To nie chodzi o to, Adam tam coś mówi, że ja będę przed nim ucierał, to też jest trochę śmieszne. Ale tak jak mówię, poczekajcie, ja nie będę mówił, co ja zrobię, tylko po prostu 15 się przekona. Szkoda tylko, jeżeli mam być szczery, że to jest walka z Polakiem. Adam tam cały czas powtarza, że mam słabą szczękę. Jest to trochę śmieszne i irytujące, ponieważ nie porównujmy tych wszystkich poziomów, kurczę, naprawdę są... Zobaczymy 15, no ciężko mi cokolwiek mówić, ja chcę wrócić. Na początku byłem z tym wszystkim wkurzony, ten, a teraz sobie tak siedzę, no kurczę, nie boksałem się do siebie, mówię, nie boksowałeś już tyle czasu, trzeba wrócić. Zawodnik jest niepokonany, ma 15 walk, 12 nokautów, więc gdzieś te ręce ma. Z tego co tam słyszałem, to ma szybkie ręce, podobno ciężkie, no wszystko zobaczymy w ringu. Zadaje dość dużo ciosów, więc powinien być teoretycznie dobrym zawodnikiem na powrót. No z tym uciekaniem to chyba bardziej mu chodziło o to, że on jest takim zawodnikiem, który dąży do konfrontacji, a ty raczej pracujesz na nogach, tak? I unikasz ciosów i kontrujesz. Bardziej chyba w tym sensie. Czy z Wilderem unikałem ciosów? Szedłem tam po prostu na otwartą walkę. Inaczej, każdy zawodnik jest inny. Wiadomo, że czasem schodziłem z limitu, bo to ktoś nie idzie do przodu jak kupek. To wiadomo, unikałem i wywierałem presję. To ja wywierałem presję, mało ważne. Na pewno... Po analizie głębszej moim najlepszym atutem jest boksowanie. I to na pewno będę chciał pokazać w tej walce, ale to nie jest tak, że będę cały czas chciał uciekać. Bardziej chodzić na nogach, pracować i też
Jest dużo rzeczy, które Adam moim zdaniem popełnia bardzo duże słabości i będę chciał to pokazać w ringu i tyle. Najważniejsze jest dla mnie wrócić, to jest mój cel. Szkoda, że to Polak, aczkolwiek tak jak powiedziałem, takie walki zawsze interesują. Przybiera się dużo Polonii, na pewno Adam boksuje u siebie, więc to też ma dla nim takie jakby tlecze dodatkowe, będzie słyszał swoich kibiców i tyle. No właśnie, bo to chyba będzie taka walka, w której jednak należy się spodziewać, że to on będzie miał trochę więcej kibiców na trybunach, bo on tam mieszka od dawna, ma dużą, dużą jakby grupę kibiców. No ty na pewno też, ale to jest jakby jego miasto. No tak, no takie rzeczy się zdarzają, nie? Ja mówię, dla mnie to jest kolejny po prostu krok wrócić do walki, do czołówki, gdzieś tam do rankingów i wtedy będę mógł się zastanawiać nad inną rzeczą. Na razie po prostu muszę to zrobić. Póki co jestem, gdzie jestem. No i żaden z zawodników nie chce walczyć z wielu względów, prawda? Dlatego, że ta walka mu nic nie daje, a ma duże ryzyko. A jak już wrócę do rankingów, będę mógł zacząć boksować, prawda? I będę mógł sobie mniej więcej... Mam taki plan, ale to jeszcze po spokojnie po walce. W sensie, chciałbym najpierw wygrać z Adamem, a potem wyzwę tego, z którym miało to już dojść do tego i zobaczymy, co on ma to. Bo na razie z tego, co widzę, to jajeczka mu się pomniejszyły. Komu? No Brazylę, no. Brazylowi, Brazylę. No pomniejszyły mu się jajeczka. Przedtem chciał boksować, teraz już nie chce, czeka na strzała. Zobaczymy, no jest to parę opcji, które chcę po prostu skorzystać. Cieszę się, że być może ta walka, nie wiem, czy ona będzie już na 100%, czy nie. Będzie na telewizji, więc to też fajnie. Tak, na Foxie. Zobaczymy. A powiedz tak, śledząc komentarze, czy opinie ekspertów, bo wiadomo, że ty jesteś faworytem w tej walce, wydaje się takim być mocnym faworytem, wiadomo, że kibice zawsze sprzyjają temu słabszemu. Czujesz, że Adam jest takim pupilem publiczności przed tą walką? Ciężko mi powiedzieć, bo nie czytam tego, naprawdę nie czytam. Wiadomo, że u siebie na Facebooku coś tam przeczytam, gdzieś tam na Twitterze. Jest wielu ludzi, boli to. Niestety my jesteśmy takim narodem, że jak komuś się coś uda, to musi wbić tą szpilkę przysłowiową. Ja się z tego śmieję i tyle. No Adam na pewno jest zawodnikiem takim śmiesznym, to, tamto i może mieć swoich kibiców. Wiele osób może mnie nie lubić. Mam to w nosie. Najgorsze będzie, bo 15 będzie brutalna weryfikacja i tyle. Ja to tak traktuję. Brutalna weryfikacja i prawda. To wszystko, co powiedział do tej pory, to wszystko, co mówią, będzie trzeba to odczekać. No i zobaczymy, kto to będzie odczekiwał. Powiedz jeszcze na zakończenie, jak wyglądają treningi teraz. Kiedy zaczynasz sparingi? Czy już są pomysły na sparing partnerów? No zaczynamy już od środy. Sparingi. Treningi są ciężkie. Już teraz mam ten najgorszy etap treningu, czyli wydolnościówka, zajazd, siła. Naprawdę mam takie treningi. Teraz trenuję akurat. Zaszyszczam ten Jacka, ponieważ Jack wyjechał, ale mam ten cały sam tor, miał wyjechał, bo jest na obozie Warda, ale już ja Andrzej z Fumpara trenował raz, jak też był u Warda na obozie. Lara trenuje cały czas z asystentem, także teraz jak go nie ma, tak trenujemy razem, są ciężkie treningi siłowe, naprawdę plecy to tak mnie bolą, ale będą plecy jak tralala. Plecy, nogi, spływam. Także naprawdę szykuję się, no tak jak powiedziałem, chcę przynieść 15, pokazać, że tak naprawdę ta walka z Wilderem to był tylko lekcja, nic się nie stało i zobaczę. No i powrót do rzeczywistości, prawda, powrót do tego, gdzie, do tego miejsca, w którym byłem, ale tak naprawdę przez chwilę się cofnąłem z wielu rzeczy, z kontuzje, no i te rzeczy, które odwoływanie walk, te dwa przełożone walki i to jest dla mnie teraz najważniejsze, wrócić i wygrać w pięknym stylu. Artur, jeszcze jedna rzecz na koniec. 3 czerwca walkopas WBC, rewanżowy pojedynek Fonfara Stevenson. Jak to widzisz teraz? No ja widzę oczywiście, wcale nie mówię, bo to jest mój koleżanek, tylko po prostu naprawdę myślę, że Andrzej będzie faworytem w tej walce, dlatego że Stevenson to już nie jeden Stevenson, starszy człowiek. Gdzieś zawsze, jak patrzyłem na Stevensona, dawał w każdym zawodniku w pierwszych 6 rundach, dawał siebie wszystko, jak znokautował, to znokautował, jak nie, to miał już ciężej w drugi, w późniejszych rundach. Dla Andrzeja to będzie taka, to jest taka, po przegranej, to właśnie a propos jeszcze, wracając do tego, widzisz, ta sama sytuacja.
Nie mogę sobie pozwolić na lekceważenie. Kto znał tego Schmidta Juniora przed walką z Fofarą? Nikt. To był po prostu gościu, który miał Fofara wyjść, zrobić swoje na tej zasadzie jak ja. A to nie jest wcale tak. Chłopak ma, wie, że ma szansę, będzie się chciał pokazać, potem wygrał z Hopkinsem. Także to wszystko mówię. Nie wolno lekceważyć, trzeba się przygotować na 100%. I tak jak mówię, dla Andrzeja to teraz będzie po tej przegranej, wygranej teraz z Usonem. Jest to wielka szansa, wiem, bo rozmawiam z nim, trenuję ciężko, będę zresztą na walce, nie mogę się już doczekać. I co? I myślę, że będzie nowy mistrz świata. I Polak. Z wielu względów, tak jak powiedziałem, Andrzej, dla Andrzeja to jest takie takie udowodnienie sobie, pamięta przecież pierwszą walkę, że można, że może. Będzie, ja bym na miejscu Andrzeja troszkę przyciągnął go, ale być konsekwentny z pierwszych kontaktów, ale przyciągnął na dłuższy dystans w drugiej połowie, postawił wszystko na jedną kartę. I tak jak mówię, zobaczymy, no szykuje się fajna walka.